Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. 11 punktów procentowych pomiędzy PiS a PO w wyborach samorządowych w Elblągu to więcej niż w sondażach. No tak, ale trudno jednoznacznie przekładać tę lokalną politykę na politykę krajową, chociaż w ostatnim czasie właściwie wszyscy to robią. Choć przede wszystkim ci, którzy są, dla których te przełożenia są przełożeniami sprzyjającymi. W Stanach Zjednoczonych mówi się, czy funkcjonuje takie powiedzenie, że cała polityka jest lokalna. Ja mam wrażenie, że w Polsce do tej pory rzadko odwoływano się do takiej właśnie specyfiki, a w ostatnich czasach zdecydowanie ta tendencja narosła i właściwie chyba od Rybnika możemy mówić o tym właśnie przekładaniu tych politycznych zjawisk czy wyników na poziomie lokalnym na tę politykę krajową. Z tym, że w Rybniku były wybory uzupełniające do Senatu i skoro właśnie przy Rybniku jesteśmy, tam Platforma popełniła błąd, przyznała się do tego, że nie za bardzo angażowali się działacze w kampanię wyborczą. PiS natomiast przywiózł praktycznie wszystkich liderów. Tym razem w Elblągu było odwrotnie. Najcięższe działa pojechały tam do Elbląga. Był premier Donald Tusk, który no, rzadko się zdarza, żeby premier wspierał samorządowca w wyborach. No tak, ale dodajmy, że jednak premier pojechał właściwie w ostatnim możliwym momencie. Tak, i czyli tuż przed ciszą wyborczą, która już była w sobotę. A wcześniej też nic nie mówiło się o tej wizycie, a wręcz krytykowano, że Platforma de facto nie wyciągnęła wniosków właśnie z Rybnika, bo zdaje się, że z liderów partyjnych tych najważniejszych pierwszoplanowych nazwisk pojawił się tam wcześniej Radosław Sikorski. Podczas gdy z pozostałych partii rzeczywiście cała plejada gwiazd, poczynając od liderów, poprzez właśnie te pierwszoplanowe nazwiska pojawiała się i wspierała swoich kandydatów. Więc Platforma rzutem na taśmę, możemy powiedzieć, odrobiła tę lekcję. Przynajmniej jeżeli. No właśnie, a w wyniku tego ostatecznie też nie widać. No bo Platforma Obywatelska, Elbląg to był matecznik tej partii. Na PO głosowało tam ponad 40% wyborców. Co się stało z blisko połową jej zwolenników na północy kraju? Dodajmy, że oprócz tych wyborów prezydenckich, które najbardziej elektryzują w Elblągu, były też wybory do Rady Miasta. I mam wrażenie, że nawet ten wynik bardziej świadczy o tej stracie Platformy niż ten wynik prezydencki. Bo tutaj jednak mamy pojedynek właśnie osób, a tam bardziej, chociaż tutaj oczywiście też partie konkurują, ale tam jakby dodatkowo ten efekt jest wzmocniony, a przypomnijmy, że w wyborach do Rady Miasta też Platforma przegrała. Pierwsze miejsce PiS, nie daje mu to oczywiście większości, bo 10 mandatów, Platforma 7, ale kiedy połączymy te dwa wyniki razem, no to mamy dodatkowe wzmocnienie. Co się stało? No to, co chyba dzieje się w całej Polsce, bo przecież właśnie te wyniki jakoś specjalnie nic nie zaskakują. Mamy sondaże już od wielu tygodni, czy nie wiem, czy już w miesiącu. Nie pamiętam czasu, żeby tak dużo liczyć. Tych sondaży było. Właśnie, które odwróciły trend i każdy kolejny właściwie to potwierdza, a politycy, tak jak powiedziałam na początku, chyba nauczyli się też, że właśnie od tego poziomu lokalnego można wyjść do, czy połączyć go z tym poziomem krajowym. Oczywiście szczególnie istotne jest to dla opozycji, co pokazał już właśnie Rybnik, wszystkie ręce na pokład, jak mówimy hasłowo. Natomiast spodobało mi się takie określenie, które usłyszałam właśnie odnośnie wyniku Platformy Obywatelskiej właśnie teraz w Elblągu. Dodajmy, że oczywiście przed nami druga tura, która będzie za dwa tygodnie i zmierzy się właśnie kandydat PiS-u z Platformą. A wynik może być inny wtedy? Nie sądzę, ale jak to w wyborach, głosy jak to w SPD, życiu. Głosy PSL-u i. No, wszystkie są kontra Platformie, więc nie spodziewam się jakiejś specjalnej różnicy. Ale PSL jest w koalicji. Ale bardzo ładne właśnie określenie, bo tylko jeszcze to uzupełnię. O ile dla PiS-u to będzie rzeczywiste zwycięstwo, o tyle ewentualne zwycięstwo Platformy porównano raczej do obronionego karnego niż do strzelonego gola. Czyli to nam pokazuje, w jakiej teraz sytuacji jest Platforma. Nawet zwycięstwo, jeśli tak można powiedzieć, nie będzie zwycięstwem tym pełnym, tylko właśnie raczej bronienie i to takie mam wrażenie momentami rozpaczliwe swoich pozycji. Jak już mówiliśmy na pozostałych miejscach w Elblągu SLD i PSL, to też nie jest zaskoczenie, jakby ta scena jest ugruntowana ewidentnie. No, dodajmy, że ten kandydat popierany przez PSL, bo on nie jest z samego PSL-u, jest na trzecim miejscu i to rzeczywiście potwierdza też to ulokowanie PSL-u w terenie, prawda? Bo w tych sondażach na poziomie krajowym PSL, no
balansuje czasem na poziomie progu wyborczego, a nawet poniżej. Natomiast tutaj mocne, zdecydowane trzecie miejsce. Nawet na pewnym etapie spekulowano, czy to nie ten kandydat, bodaj Wróblewski, znajdzie się właśnie w drugiej turze. Niewiele zabrakło mu procent do kandydatki Platformy pani Gelert, bodaj 4. Także no, PSL mocniejszy w terenie niż w centrali, jeśli tak można powiedzieć. Śledziłem to, bo, że tak powiem, wszystkie media centralne też śledziły Elbląg. Miało się wrażenie momentami, że to trwa kampania wyborcza w całym kraju. W przedwyborczych sondażach pojawił się ruch Palikota. Mógł nawet zająć trzecie miejsce. Wynik wyborczy zweryfikował pozycję partii, bo nie ma ich w Radzie Miasta. Czy to jest wynik już na zawsze, poniżej progu wyborczego? Ja powiem szczerze, że od początku, kiedy ruch Palikota pojawił się w ogóle w pierwszych wyborach parlamentarnych, nie dawałam mu szans i mam po czasie pewną satysfakcję spełniania się tej przepowiedni. Wszystko wskazuje na to, czy w każdym razie wiele wskazuje na to, że ruch Palikota okaże się takim właśnie sezonowym zjawiskiem. No te sondaże na poziomie centralnym no też nie zachwycają, choć ostatnio są trochę lepsze niż wcześniej. Tak, wydaje się, że 3%, 2%. Tak. Pytanie, czy to Europa Plus, trochę Kwaśniewskiego na pokładzie, trochę tego kontekstu właśnie szerszego pomaga Palikotowi. Ale też dodajmy, że trochę te sprawy, którymi Palikot przede wszystkim szermuje, schodzą na dalszy plan. Oto premier zadeklarował, że jednak oddalają się prace nad projektem o związkach partnerskich. Wydaje się, że są w tej chwili, nie wiem, czy ważniejsze sprawy, ale chyba nie widząc tutaj takiego poparcia dużego społecznego, zdecyduje się na podjęcie innych kwestii. To też w jakimś sensie usuwa Palikota na bok, bo te kwestie właśnie takie światopoglądowe bardzo mu sprzyjają, prawda? Wtedy rzeczywiście ci politycy grają pierwsze skrzypce, skandalizując, trochę wyostrzając te debaty. Pojawiają się w mediach. I wtedy właśnie trochę to poparcie ma szansę rozrosnąć. Czy na wynik wyborczy, czy w ogóle na ocenę partii mogła mieć wpływ analiza wydatków partyjnych? Cygara, wina, garnitury, sukienki dla żony premiera? Ma to znaczenie? Nie? Dla wyborców? To znaczy, jeżeli pytamy wyborców o to, czy partie mają być finansowane z naszych kieszeni, z naszych pieniędzy, to oczywiście najczęściej ludzie powiedzą nie. I to jest naturalny odruch i stąd też taka dyskusja, czy takie propozycje likwidacji finansowania partii z budżetu są w moim odczuciu dość populistyczne. Otóż, no właśnie, rzadko ktoś z obywateli powie, tak, bierzcie nasze pieniądze, żyjcie za nie. Ale z drugiej strony mówią, że żona premiera powinna ładnie wyglądać, podobnie jak i premier. No tak, ale tutaj mam wrażenie, że to jest już, pozostając w tej retoryce piłkarskiej, zresztą bliskiej premierowi, to już samobój Donalda Tuska, bo przypomnijmy, że w tym pierwszym odruchu, kiedy zaczął sprawować urząd i twierdził właśnie, że trzeba oszczędzać i trzeba zacząć od siebie, zlikwidował fundusz reprezentacyjny, który był właśnie przeznaczony dla premiera na tego typu wydatki. I teraz okazuje się, że premiera i jego małżonkę ubiera partia. No, też nie do końca sensowny to układ. Nikt, mam nadzieję, przy zdrowych zmysłach nie stwierdzi, że premier i jego małżonka nie powinni dobrze wyglądać, ale to jest raczej już obowiązek państwa, aniżeli poszczególnych partii politycznych, nawet jeżeli ten premier z tejże partii się wywodzi. Natomiast czy to miało wpływ? Ja myślę, że to generalnie źle działa na ludzi, kiedy słyszą właśnie, na co partie wydają pieniądze. I nie wiem, czy konkretnie w odniesieniu do jakiejś jednej partii to miało takie przełożenie. Dodajmy zresztą, że premier bardzo sprytnie de facto zareagował na tę sytuację, bo właśnie stanął w pierwszym szeregu tych, którzy postulują zmiany, tak. A przecież to właśnie Platforma, przynajmniej w tym ostatnim czasie, dokonała tutaj, czy ujawniono najwięcej tych, no takich, no nie powiem, nie wiem, czy nadużyć, czy tak możemy to sklasyfikować, no ale przekroczeń, powiedzmy, pewnych standardów. PiS i PO i SLD, czyli duże partie, próbują zorganizować w Kędzierzynie-Koźlu referendum w sprawie odwołania władz miasta. Tymczasem Kancelaria Prezydenta RP przygotowuje przepisy, które mają w przyszłości utrudnić organizację tego typu akcji. To zamach na demokrację, uważa opozycja. A pani zdaniem? Powiedziałabym tak, że to nie pierwszy, licząc, że Bronisław Komorski co prawda nie jest już formalnie członkiem Platformy Obywatelskiej, ale z tego środowiska się wywodzi, to nie pierwszy zamach tego środowiska właśnie na takie obywatelskie prawa. Przypomnę tylko jedno, tak zwana poprawka Rockiego, to nazwisko jednego z senatorów Platformy, który firmował zmiany dotyczące dostępu do informacji publicznej. Tam też podniesiono, jeśli tak można powiedzieć, próg trudności właśnie dostępu.
Nie wiem, czy używałabym takich dużych słów jak zamach na demokrację. To zresztą szersze pytanie o to, na ile te instytucje demokracji bezpośredniej powinny funkcjonować, w jakiej skali powinny funkcjonować w państwie. Jednak patrząc na specyfikę działania polityki, czy specyfikę polityki państwa, no, ona się coraz bardziej specjalizuje, coraz większe miejsce zajmują i coraz większe znaczenie zajmują w niej eksperci. No nawet w Polsce słyszymy coraz więcej o tych think tankach, tym właśnie całym zapleczu eksperckim. I wydaje się, że rzeczywiście to jest kierunek, w którym zmierza cała polityka. No jest ona tak już szczegółowa i właśnie tak specjalistyczna, że trudno bardzo często oddawać głos obywatelom. No wyobraźmy sobie referendum w sprawie podniesienia progu, przepraszam, wieku emerytalnego. No żadne społeczeństwo nie powie, tak, chcemy pracować do 70. Tymczasem realia ekonomiczne są takie, że musimy. Bo to nie jest już to, czy chcemy, czy któraś partia chce to zaproponować, tylko po prostu trzeba. Więc to pokazuje, że nie ma tutaj takiej właśnie jednoznacznej odpowiedzi i święte oburzenie też nie jest najlepszą reakcją na tego typu sytuacje. Tym niemniej te argumenty, które się pojawiają, że władza jest wybierana na 4 lata i tak ma być, no nie do końca też mnie przekonują, bo jednak jest pewna logika w tym wyborze. Jeżeli jest zwykle tak właśnie, że kto wybiera, ten może odwołać. A tutaj będzie zaburzenie tej logiki, czyli obywatele mogą wybierać prezydentów, wójtów, burmistrzów w wyborach bezpośrednich, natomiast nie mają wpływu już na ich odwołanie. Tym bardziej, że ta praktyka referendalna pokazuje, że tak nie jest tak łatwo zmobilizować ludzi do tego. I znowu kolejne poletko o refleksji się otwiera. To społeczeństwo obywatelskie, które uczymy wpływu na, wciąż uczymy po ponad 20 latach, na rzeczywistość. Być może nie warto też blokować tych inicjatyw, które ostatnio jak grzyby po deszczu się pojawiają. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem była politolog Uniwersytetu Opolskiego, dr Ewa Skrabacz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.